Cześć! Przed świętami nagraliśmy dla Was film o strukturze narodowościowej Polski. I ponieważ ten temat łączy się też z wyznaniami, jakie mamy w Polsce, tak pomyślałam, że dzisiaj dokończymy sobie właśnie te kwestie. Powiemy Wam dzisiaj o strukturze wyznaniowej w Polsce, to znaczy jakie religie i wyznawcy mieszkają właśnie w naszym kraju, wyznawcy tych różnych religii. Powiemy, czym one się mniej więcej od siebie różnią. Oczywiście wspomnimy też, w jakich miejscach, częściach naszego kraju możemy spotkać właśnie ludzi, którzy wierzą w dane wyznanie religijne. Także zapraszamy Was dzisiaj na taki filmik. No to zobaczymy. Zobaczymy! Geografia ze świnkami! Mówiąc o strukturze wyznaniowej, no trzeba by było chyba zacząć od wyjaśnienia pojęcia, czym jest, słuchajcie, religia. No właśnie, a co to tak jest? No właśnie, tak najprościej mówiąc, jeżeli dana osoba, tak, wierzy, wyznaje jakąś religię, no to tutaj praktykuje pewne konkretne działania, tak, ma jakiś system wierzeń i na przykład nam się to objawia w tym, że jakieś praktyki są czynione. Jeżeli ktoś jest na przykład katolikiem, no to co niedzielę będzie na mszę do kościoła się udawał, tak, po to, by wypełnić ten między innymi obowiązek, tak? Będą jakieś rytuały właśnie, będzie jakiś kult świętych, czy na przykład będzie przynależył do jakiejś wspólnoty religijnej. Tu już nie tylko mam na myśli katolików, w ogóle osoby wierzące, czyli pewne właśnie systemy i wierzeń i zachowań będą tutaj zachowane. Tak w największym skrócie chyba najprościej można to powiedzieć. Jak muzułmanie też mają swoje właśnie modlitwy, na tak, przykład modlitwy, różne, tak, mają cały system właśnie tutaj, mówiliśmy o pięciu filarach, tak? I przecież niedawno, słuchajcie, mówiliśmy, całkiem dużo poświęciliśmy osobom wyznającym prawosławie, bo przecież właśnie święta prawosławne niedawno tutaj obchodzili. Także takie filmiki też możecie oczywiście u nas znaleźć. Także religia, ważne pojęcie w dzisiejszym temacie, myślę, że bardzo tutaj istotne. No i teraz troszeczkę wracając jeszcze do tego, jak było kiedyś, w zasadzie cofając się, tak, do przeszłości historycznej Polski, mimo że chociaż do II wojny światowej Polska była takim krajem wielowyznaniowym, to i tak liczebnie w niej dominowali, tak, katolicy, tutaj musimy o tym pamiętać. No i potem, jak nastąpiła zmiana, mówiliśmy o strukturze narodowościowej, tak, i przy okazji też ujednolicenie struktury wyznaniowej, to zaraz zobaczycie, że oczywiście inne religie też występują, ale ten katolicyzm w dzisiejszych obecnych czasach nam dominuje i przeważa. Jeszcze pamiętając, mówiąc o tej przeszłości, jak tutaj spojrzymy sobie na spis ludności, zobaczcie, dawno temu, w 1931 roku, wtedy w drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, dokładnie, mieliśmy takie największe grupy wyznaniowe i tutaj stanowili wyznawcy pięciu wyznań. No i mamy wyszczególnione, tak, właśnie katolicy, prawosławni, grekokatolicy, wyznawcy judaizmu, czyli Żydzi pisani przez rzet małą literą, czy protestanci. Oni w sumie łącznie, te osoby wierzące, stanowiły ponad 99% ludności. Tylko zobaczcie, tutaj zmienia nam się właśnie ten udział procentowy, co jest o tyle istotne, że jak pokażę Wam dzisiejszy obraz, czyli struktura wyznaniowa, słuchajcie, w 2020 roku, i tutaj trzeba wiedzieć, kochani, zaznaczam, że my tutaj dane oparliśmy nie na spisie powszechnym z 2011 roku, ale na małym roczniku statystycznym wydawanym przez GUS, i tutaj za rok 2020, tak? Żeby to właśnie. Oj, jak ktoś tutaj tam się pozmieniało? Nie miał potem wątpliwości co do danych. No, katolicy 85%, tak? Zobaczcie, to jest troszeczkę ponad 32 miliony osób. Później mamy prawosławnych właśnie, później dalej protestantów, z czego największą grupą będą stanowili tutaj protestanci, ale w tym przypadku będziemy tutaj wspominać w filmiku o kościele ewangelicko-augsburskim, czyli właśnie wyznawcy tego rodzaju protestantyzmu, bo oczywiście to nie tylko ci wyznawcy. Dalej, kochani, świadkowie Jehowy, takich też przecież mamy w Polsce, pewnie nie raz, nie dwa się z nimi też stykamy, o tym też wspomnimy za chwilkę. Muzułmanie, tak, no zobaczcie, tutaj też ta liczba nie jest taka
do końca pewna, o tym też za momencik opowiemy. Hinduiści się też znajdą, czy wyznawcy buddyzmu w tym przypadku. Ale to już malutko. I to już malutko, oczywiście, to już w tym przypadku malutko, jeżeli chodzi o liczbę tych wyznawców i procentowo, zobaczcie, też niewielki, bardzo niewielki udział. No i oczywiście właśnie Żydzi tutaj też oczywiście występują i w Polsce. No to wszystko nam się przekłada na taką w miarę obecną strukturę wyznaniową. Ale tutaj może zwróćmy uwagę, że Żydzi jest napisane małą literą. Tak. Bo to są wyznawcy judaizmu. Judaizm. Przez chwileczką właśnie o tym Ferduś też wspominała. Ale jakby chodziło o naród żydowski, to dużo to byśmy pisali dużą literą, zgadza się. Ale słuchajcie, niby geografia ze śminkami, ale język polski też, zobaczcie, trzeba umieć. I czasem, kochani, ich fakty historyczne się właśnie przejawiają, także tak naprawdę różna wiedza, tak, z różnych dziedzin też nam się na tych lekcjach naszych pojawia. Zmierzam do tego, że dzisiaj możemy obecnie powiedzieć, że Polska to jest kraj taki jednolity wyznaniowo, no póki co tak jest. Wiemy dobrze, że no dane mamy takie, jakie mamy, ale jesteśmy świeżo po spisie tutaj ludności, tak? 2021 rok spisywaliśmy się i one oczywiście też pewnie gdzieś ulegną zmianie, może niedużo, a może trochę więcej. To wszystko będziemy wiedzieć, jak zostaną te dane opracowane i podane do publicznej wiadomości. Zwłaszcza w kontekście właśnie tej ilości katolików tutaj mogą nastąpić pewne zmiany. No i kochani, dzisiaj właśnie zaczniemy sobie od tej grupy wyznawców, których mamy najwięcej. Pamiętajcie, że ja często używam też takiego sformułowania w filmikach, jak sobie czasem oglądam, przypominam, też się na tym gdzieś złapałam, że mówię, że my katolicy. To nie znaczy, że mówię tylko do katolików, absolutnie nie. To nie znaczy, że tylko ta grupa tutaj jest jakoś uprzywilejowana. W dzisiejszym filmiku tym bardziej pokazujemy tą różnorodność i zawsze to powtarzam, jesteśmy bardzo otwarci i tutaj tolerancyjni. I tym bardziej nas cieszy, jak różne osoby z różnych właśnie kręgów, czy to narodowościowych, czy to właśnie wyznaniowych nas oglądają. To tylko jest takie czasami akcentowane ze względu na to, że mamy najwięcej tych wyznawców w Polsce, no i Polska jest tym krajem jednolitym wyznaniowym. Takie właśnie też tutaj wytłumaczenie. Katolicyzm. I tutaj skupimy się, kochani, żeby powiedzieć o tych różnych takich cechach charakterystycznych danej religii. No katolicy, no wiemy, że jako wyznawcy katolicyzmu uznajemy papieża jako głowę właśnie Kościoła. Wiemy, że Kościół tutaj uznaje też kult świętych, tak? Kult właśnie Maryi, kult obrazów, relikwii i modlitwy też za zmarłych przecież się odprawia. Przyjmuje się wiarę w czyściec, tak? Czyli dusza, która zanim trafi do nieba, gdzieś musi chwilę przeczekać, się oczyścić. A prawosławni, no, właśnie niedawno mieliśmy, że nie. Prawosławnych właśnie, niedawno. No właśnie. Mówiliśmy też o tym, że w katolicyzmie kapłani żyją w celibacie i są to tylko mężczyźni. I tutaj takie miejsce faktycznie bardzo ważne dla katolików. Sanktuarium i klasztor też zakonu Paulinów w Częstochowie na Jasnej Górze. I tutaj, kochani, położone na wzgórzu o tej samej nazwie. No, warto też pamiętać geograficznie przecież, gdzie Częstochowa się znajduje. Myślę, że nie mamy z tym problemu, ale gdyby czasem, to jeszcze pokażemy. No, całkiem blisko miasto, także tutaj łatwo zauważyć, jest podpisane. No i powiedzmy, osoby wierzące się tutaj udają do tego miejsca, dlatego, żeby oczywiście, wiadomo, jest to jedno z ważniejszych takich miejsc kultu maryjnego, takie centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce, ze znajdującym się, zobaczcie, obrazem Matki Boskiej. On tutaj jest pokazany, Matki Boskiej Częstochowskiej, który uznawany, uważany jest za cudowny obraz, tak, żeby właśnie go zobaczyć, żeby tutaj też pokłonić się, no i faktycznie to miejsce jest bardzo istotne. Ale no nie tylko trzeba oczywiście teraz odwiedzać Częstochowę, przecież prawie na każdym kroku w Polsce mamy różnego rodzaju właśnie świątynie, czyli kościoły, bazyliki właśnie katolickie. I zobaczcie, one też mają różną architekturę. Są bardziej takie, co niektóre okazałe, wzniosłe, starego typu, byśmy powiedzieli, jak na przykład właśnie bazylika w Gnieźnie, czy na przykład całkiem nowoczesna budowla tutaj z drugiej strony w Warszawie, świątynia Opatrzności Bożej. Także też być może w swoich miejscach, no, miastach. Tak, z daleka to by nie, można nie poznać, że to kościół jest, nie? No właśnie, można by się zastanowić, czy to na pewno jest kościół na przykład katolicki. A myślę, że ważną taką cechą wspólnych tych kościołów, tak przynajmniej z tego, co obserwowałam, tak jest, że znajduje się, słuchajcie, zobaczcie, znak krzyża tutaj, krzyż umiejscowiony na tych
na właśnie tych takich wieżach. Na tych wieżach często, tak, że mamy krzyż właśnie. A tu też na tym jajku taki. Oczywiście, że tak. Czyli mamy za sobą tą grupę wyznawców katolicyzmu. Oprócz to ilu tych katolików jest? 32 miliony? 32 miliony troszeczkę, kochani, mówiliśmy powyżej, tak? Czyli to jest około dzisiaj 85%. No i tutaj właśnie jedna ważna rzecz, słuchajcie, ponieważ może się to zmienić, a pewnie się na pewno zmieni, bo my tutaj opieramy się na tych danych dla ludzi ochrzczonych, tak? Katolików ochrzczonych. A przecież wiemy, że są tacy, którzy faktycznie są ochrzczeni, wyznają, bardzo praktykują, chodzą na przykład właśnie na te nabożeństwa i tutaj mocno się utożsamiają z tym wyznaniem, ale są też tacy, którzy zostali ochrzczeni na przykład przez swoich rodziców, a dalej później w toku już nie do końca z tą religią są związani, nawet są tacy, którzy od niej odstąpili. Także ta liczba tych 32 milionów może ulec zmianie, a na pewno się tutaj zmniejszy. Czyli 32 miliony znaczy, że jest tyle ochrzczonych? Tyle ochrzczonych. Ale to nie znaczy, że wszyscy sami z siebie uważają się za katolików. Dokładnie tak, Ferduś, w największym skrócie nam powiedział. Ja uważam tak, że zrozumiałam. Cieszę się bardzo. Drugą grupą, zobaczcie, są prawosławni. Tu od razu pokazujemy też największe natężenie, gdzie ich spotkamy. Zresztą to jest akurat mapa z naszego filmiku o właśnie świętach prawosławnych też, tak? Jak mówiliśmy. Czyli głównie na wschodzie Polski, no ale też w różnych innych miejscach, miastach też oczywiście się pojawią. Prawosławie, czyli mówiliśmy tutaj o tym rozdziale chrześcijaństwa na Kościół Zachodni, Wschodni, Kościół prawosławny, który opiera się na wschodniej właśnie tradycji, odrzucając właśnie tego papieża jako nieomylność właśnie tutaj głowy Kościoła. Wiemy już z tego filmiku, że nie ma tego czyśćca, tak? Wiemy też, że Eucharystia jest przyjmowana pod postaciami chleba i wina. No i że tutaj diakonów, prezbiterów nie obowiązuje celibat w tym Kościele prawosławnym. Natomiast oczywiście mają też sakramenty, też modlitwy. I kochani, no, dobrze wiedzieć, że też takie miejsce znajduje się właśnie kultu, gdzie mamy grabarkę, o niej też już nieraz mówiliśmy, czyli góra położona obok wsi o tej samej nazwie, w województwie podlaskim. Myślę, że w filmiku o Podlasiu tam też mocno pokazywaliśmy. Tam oczywiście mamy też monaster żeński, tak, i trzy klasztorne cerkwie, a na terenie, zobaczcie, mamy też prawosławny cmentarz i pielgrzymi niosą za sobą krzyże, które tutaj widzicie, tak. No i tradycja taka właśnie tutaj też postępuje od XVIII wieku. I zobaczcie, że takie inne są te krzyże. Inne są krzyże, o tych krzyżach też mówiliśmy, że one się różnią. Dlaczego tak wyglądają w tym właśnie filmiku? Tu tylko jeszcze tą grabarkę chciałabym pokazać. O, tak, mówiliśmy właśnie tereny tutaj Podlasia. No i w Polsce oczywiście mamy też tutaj cerkwie, czyli te świątynie prawosławne, które też w różnych miastach, czy to zobaczcie w Warszawie, w Łodzi i wielu, wielu innych, a przede wszystkim właśnie na Podlasiu znajdziemy. Mówiliśmy o największej przecież cerkwi w Białymstoku, która się znajduje. Mamy też właśnie polski autokefaliczny kościół prawosławny, czyli taki samodzielny, do którego w zasadzie należą wszystkie parafie prawosławne na terenie właśnie Polski. I tutaj to takie właśnie drugie wyznanie pod względem liczebności. I właśnie chciałam też pokazać, że na przykład w podręczniku, w zależności właśnie, że z tymi religiami, wyznawcami ciężko czasem policzyć, ciężko się odnaleźć, o co chodzi. Macie na przykład zaznaczone, że Kościół prawosławny liczy około 156 tysięcy, tak? Ale w ogóle w sumie, my przecież podawaliśmy, że cały ten Kościół to jest około 504 tysiące wiernych. Także zobaczcie, tutaj też te dane się zmieniają. Raczej są różne w zależności, jak ujmiemy tutaj w tych statystykach właśnie osoby wierzące, praktykujące pewnie, tak? I jakie to ma też znaczenie. Ale z całą pewnością prawosławni są na drugim miejscu. Z całą pewnością są na drugim miejscu. Dokładnie, tak? No i mamy właśnie takie charakterystyczne kościoły, cerkwie. Protestanci, kolejna grupa. Tutaj warto pamiętać, kochani, że protestanci, tutaj przy tym przypadku mówimy o członkach kościoła ewangelicko-augsburskiego, czyli tych, których mamy najwięcej, wyznawców nieco ponad 60 tysięcy, tak, z całej tej grupy protestantów. Tutaj też, zobaczcie, akurat ci są oni rozlokowani, widzimy, że tutaj mamy tu północną i Polskę, tak, i na południu właśnie Śląsk Cieszyński i tutaj Warmia
dosyć województwo warmińsko-mazurskie. I tutaj, kochani, warta jeszcze taka uwaga. To jest też taki najstarszy, największy kościół ewangelicki, właśnie protestancki w Polsce. I obecnie taki jedyny kościół luterański w naszym kraju. Opiera swoją wiarę na czterech zasadach. Mamy jedyne pismo, jedynie Chrystus, jedynie łaska i jedynie wiara. Tak? I tutaj też są oczywiście różnice i gdzieś tam momentami podobieństwa do chociażby innych odłamów chrześcijaństwa. Przede wszystkim, kochani, warto tutaj wiedzieć, że w zasadzie odrzucany jest kult świętych. Modlić się wolno tylko do trójjedynego Boga. Tak? Taka większa różnica. Mamy też oczywiście kościoły, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie, tak, do tych chociażby katolickich, ale jednak należą tutaj do tego odłamu protestantyzmu. I na przykład w Warszawie, ale słuchajcie, bardzo ważna informacja. Myślę, że znacie doskonale postać Adama Małysza. Bardzo znana postać, chyba najbardziej znana, jeżeli chodzi o... Tak. Jeżeli chodzi o Wisłę, właśnie, z której pochodzi. I tutaj taka ważna ciekawostka, właśnie a propos Wisły. Wisła jest takim jednym z największych właśnie ośrodków tej właśnie religii, tego protestantyzmu pod postacią właśnie ewangelicko-augsburskiego kościoła w Polsce. I jest takim jedynym właśnie miastem, w którym ludność tego wyznania stanowi większość. Czyli jest ich więcej na przykład niż katolików. No i właśnie wyznaje tutaj Adam Małysz ten odłam religijny, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Czyli mały się nie jest katolikiem, nie jest protestantem. Natomiast także tak świątynia Wang, o której też mówiliśmy wcześniej, mówiąc o Sudetach w Karpaczu, też jest właśnie takim typem kościoła właśnie protestanckiego. No i kochani, tutaj warto pamiętać, Wisła to miejsce, gdzie wypływa nasza Wisła rzeka, tak? Czyli województwo śląskie, tylko tak oczywiście nie jest akurat podpisane, ale żebyśmy mieli świadomość, żeby nie miało... Że ta świątynia to jest w Rzece. Nie, w Rzece absolutnie nie. Tutaj mamy miejscowość, zobaczcie, województwo śląskie, żeby nikt nie miał wątpliwości, tak? Tutaj i tutaj. Tak? Mamy pokazane, żebyście wiedzieli, że faktycznie jesteśmy na tym obszarze. Także mamy kolejną grupę za sobą, no ale mamy też świadków Jehowy w Polsce. I jak widzicie, jak spojrzymy sobie na mapę, no to mamy praktycznie rozsianych, mamy ich po całym naszym kraju. To są osoby, które, to jest taki w ogóle związek wyznaniowy, który właśnie głosi, że jedynym wszechmocnym Bogiem, Stwórcą jest Jehowa. No i oczywiście uznaje Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego. Nie ma tutaj uznawania Trójcy Świętej. Oni słyną z takiej działalności ewangelizacyjnej, wielu publikacji, tak? Które właśnie nieodpłatnie... Oni chodzą po domach, często chcą rozmawiać właśnie o Biblii, o właśnie tutaj o Bogu. Mają swoje, zobaczcie, też biuro, takie główne biuro oddziału Świadków Jehowy w Polsce, na Darzynie, czyli niedaleko Warszawy. I tutaj znajduje się właśnie, pracuje też około 150 osób zatrudnionych jako wolontariusze. Co ciekawe, słuchajcie, jest to biuro dostępne też do zwiedzania z przewodnikiem, tak? Także można też dowiedzieć się tutaj większych, ciekawszych informacji. Czyli nie mają takich kościółków, takich... Nie, no mają tutaj właśnie takie biura i oni w zasadzie właśnie spotykają się, głoszą i tutaj ewangelizują. Tak to wygląda. Mamy też oczywiście takie, zobaczcie, miejscowości właśnie w Polsce, tu zaznaczone, gdzie mamy takie sale zgromadzeń, czyli właśnie tak jak mówimy, no gromadzą się, tak, dyskutują i tutaj biorą udział w tych spotkaniach. Na przykład takie centrum kongresowe też w Sosnowcu, jak widać, zobaczcie, i Łódź, tak, i Warszawa, i wiele, wiele tutaj różnych miast zaznaczonych. Ale to oczywiście nie jedyni wyznawcy w Polsce, bo mamy jeszcze dalej, też już mówiliśmy, mówiąc o Bliskim Wschodzie, dużo o religii muzułmańskiej, o islamie. Tak. I mamy ich oczywiście też w Polsce. I tutaj kilka informacji, słuchajcie. Ich liczba w Polsce jest dość trudna do dokładnego oszacowania, bo w małym roczniku statystycznym za tego 2020 roku, co tutaj wymieniamy, mówimy, że około 6 tysięcy osób to członkowie właśnie islamskiego zgromadzenia Al-Ubbayt, czy jakkolwiek się wymawia, mam nadzieję, że dobrze, obejmujący tutaj szyitów i 500 osób muzułmańskiego związku religijnego naszej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli między innymi polskich
Tatarów, czyli mamy zarówno to zgromadzenie, jak i ten muzułmański związek religijny, tak? Do tego należy jeszcze doliczyć imigrantów, którzy na przykład przyjeżdżają się uczyć, tak, z krajów właśnie islamskich, którzy należą do Ligi Muzułmańskiej właśnie w naszym kraju, czyli taka organizacja, która zrzesza sunnitów. I jakbyśmy ich wszystkich chcieli policzyć, to wtedy liczba wyznawców byłaby oczywiście inna, bo ocenialibyśmy na 30-40 tysięcy osób. Także to trochę skomplikowana sytuacja akurat z tym wyznawcem islamu w tej naszej Polsce, bo oprócz tych właśnie Polaków, którzy żyją tak jak Tatarzy, to mamy jeszcze zawsze tych gdzieś tam przyjezdnych, o tym też trzeba pamiętać. No i taki Ale ośrodek. oni często przyjeżdżają na przykład na studiach Ale poselskie, właśnie, więc na którym na na chwilę studiach nie często chcieli też, przyjść oko. prawda? No właśnie, i w Warszawie, zobaczcie, mamy tutaj ten ośrodek, o którym też już wspominaliśmy. Mamy też. Ten ośrodek do tej świątyni To jest Opatrzności trochę Bożej, taka zbryła podobna, też no właśnie. taka jakby jajeczko mała. Ale mamy, słuchajcie, też oczywiście różne meczety, a raczej takie miejsca też spotkań, między innymi w Poznaniu, bo często mówiłam, że też w Poznaniu mamy i przecież i cerkiew, i różnego rodzaju właśnie różne świątynie i prawosławne właśnie, i protestanckie, i oczywiście katolickie, i w tym meczet, ale też mamy meczet w Gdańsku i na przykład ten posiada taki charakterystyczny minaret. Tutaj też takie występują u nas właśnie ciekawe budowle. Warto zawsze zwiedzić, zobaczyć coś ciekawego, innego, orientalnego, budzi często naszą właśnie taką ciekawość. Oprócz wyznawców oczywiście islamu w tych miejscach nie możemy zapominać o przecież Podlasiu, czyli wtedy, kiedy mówiliśmy też o tych Bartych, no właśnie, Tatarzy, czyli przede wszystkim kochani Bochoniki, tutaj Kruszyniany, oczywiście najstarszy zachowany meczet tatarski w Polsce, wyznawcy właśnie tej religii występują na wschodzie Polski. Mamy też, słuchajcie, hinduistów w Polsce, to też ciekawostka taka, może nie wszyscy wiedzą i zobaczcie, tutaj też mamy miejsce, gdzie się znajdują. W spisie powszechnym z 2011 roku nie byli oni, co prawda, ujęci, ale ten mały rocznik statystyczny, o którym ciągle mówimy, za 2020 rok, wylicza ponad 2600 członków Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, które ma w Polsce trzy świątynie aż. No i kochani, my Siadle, czyli koło Warszawy, to pierwsza miejscowość, Tutaj jest Mysiadło. zdjęcie, zobaczcie, Tu ale jest właśnie nie wygląda zdjęcie. jakoś Nie wygląda spektakularnie wcale. imponująco, bardziej tak właśnie jako takie, no nie wiem, no miejsce po prostu, tak? We Wrocławiu i Czarnowie, czyli wsi niedaleko Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Wyznawców Kryszny, słuchajcie, spotkacie także między innymi na przystanku Woodstock, który od kilku lat nazywa się Poland Rock Festival. I wyznawcy, słuchajcie, wierzą w reinkarnację, czyli to, że dusza jest wieczna i teraz po śmierci ta dusza odradza się w ciele innej istoty. Ale wszystko zależy od tego, jak prowadziliśmy życie. Czy były one usłane dobrymi, czy złymi uczynkami. O, Juliusz się widzę tutaj Oj! nam, słuchajcie, ożywił, jak usłyszał. Ja w poprzednim wcieleniu chyba byłem tyranozaurem, co do tego. No, wszystko jest możliwe. My tu nie będziemy Juliusza ograniczać, jak tak myśli i takie ma marzenia. Rzeczywiście, jak ktoś był dobry, to może się odrodzi jako świnka morska na Na przykład. przykład, albo jeszcze w jakiejś innej właśnie postaci. W każdym razie Krysza to taka najwyższa forma Boga, a więc wszystkie religie, które czczą innych bogów, tak? To ich zdaniem w rzeczywistości oddawanie czci właśnie Krysznie. Oczywiście oni są tutaj wegetarianami, tak? Nie biorą żadnych używek, także też takie bardzo pokojowe nastawienie. Nie jedzą Tak mięska. jak my. No właśnie. I kochani, jeszcze kilka słów o buddystach. Miejsce też takie kult, zobaczcie tutaj stupa, czyli taka właśnie też świątynia w Kucharach. Też tutaj oczywiście jesteśmy w województwie mazowieckim. Tutaj wybrałam akurat buddyjski związek diamentowej drogi linii Karma, Kugyu, czy jakkolwiek mówię to tutaj czytać, bo czasami te nazwy są mylące. W każdym razie buddyści obecnie i w Polsce działa generalnie 14 według różnych rejestrów, tak, związków wyznaniowych, 14 takich wyznaniowych szkół i wspólnot buddyjskich. No i oczywiście organizują tutaj w Polsce wizyty nauczycieli, kursy medytacyjne, regularne praktyki w swoich ośrodkach. Akurat mamy tutaj też taką organizację, która zrzesza 8 z tych 14 buddyjskich związków, właśnie Polska Unia Buddyjska. No i tutaj też oczywiście współpraca między tymi związkami buddyjskimi i ta cała działalność jest też propagowana. Akurat ten związek, który tutaj widzicie, buddyjski, no nie należy do tej unii, tak? Ale jest taki też dosyć charakterystyczny. No i warto pamiętać, że tutaj bardzo mocno akcentuje się właśnie na medytację.
Także mamy i buddystów w Polsce. Także jakby się ktoś no tutaj jeszcze... zastanawiał. No i oczywiście Żydów, czyli wyznawców tego judaizmu. I tutaj już wiele razy też mówiliśmy, że Kazimierz, czyli dzielnica Krakowa, taka bardzo związana z różnymi właśnie synagogami. I tutaj między innymi, kochani, mamy też synagogę Tempel w Krakowie, która jest okazjonalnie czynna, ale są oczywiście jeszcze inne. Jest na przykład Stara Synagoga, która dzisiaj jest muzeum, w ogóle oddziałem muzeum w Krakowa. Mamy w ogóle Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w naszej kraju. Zobaczcie, charakterystyczną gwiazdkę mamy. Tak, taka właśnie gwiazda tutaj Dawidowa. Taki właśnie Polski Judaistyczny Związek Wyznaniowy. I tutaj oczywiście znowu jest organizowanie żydowskiego życia społecznego, religijnego, ta opieka nad gminami żydowskimi, celem tego Związku Gmin Żydowskich, tak? Utrzymywanie właśnie synagog, domów, modlitwy, cmentarzy. No i musimy pamiętać, że w różnych miejscach znowu w Polsce znajdziemy wyznawców. Na przykład mamy też synagogę w Łodzi. Ta też jest czynna. Oprócz, no, taka w zasadzie jedyna chyba przedwojenna, taka może znowu niespektakularna, ale no bardzo też charakterystyczna. Wiele synagogów zostało zniszczonych w czasie wojny. Musimy pamiętać oczywiście, że to wszystko ma związek znowu z wydarzeniami historycznymi, z prześladowaniami, tak? No to też oczywiście pamiętajmy, że jeżeli coś się zachowało z czasów przedwojennych, tym bardziej warto zobaczyć i doceniać, że mamy takie budowle. No tak sobie gadu, a my tutaj już prawie wszystko powiedzieliśmy. Zostało nam przez świnki zrobione króciutkie zadanko domowe. Tak, ale bardzo łatwe, bo to wiecie, tak po przerwie świątecznej, to raczej łatwe będzie. No to kochani, co to świnki wymyśliły? Trzeba rozpoznać, jakiego rodzaju świątynię odwiedziły świnki, no czyli właśnie, czy to był meczet, czy cerkiew, czy jakiś kościół katolicki i tak dalej, nie? No to zobaczymy, gdzie nasze świnki powędrowały. To, żeśmy sobie zrobili taki ten właśnie, taki, że tak powiem, turnę po świątyniach. Tutaj ja jestem, zobaczcie, jedyneczka. Jak zawsze napisujcie w komentarzu pod tym filmem na YouTubie. Jedyneczka, jaka to świątynia. No śliczna. Wybrana. No, a ja tutaj jestem, ja zobaczcie, taką białą znalazłem w świątyniach. I też napiszcie, jaki to rodzaj świątyni jest, a dwójeczka. No tutaj później mamy trojeczkę, też jak tutaj jestem przed świątynią, tylko też napiszcie właśnie, jaki to rodzaj świątyni. I czwóreczka, mówiliśmy, że łatwe zadanie, bo tylko cztery, a tutaj zobaczcie, jaka świątynia. Co to będzie, słuchajcie, bardzo jestem ciekawy, czy będziecie wiedzieć, co ja tutaj odwiedziłem. No i słuchajcie, jak zawsze czekamy na odpowiedzi do soboty do godziny 20. No i później opublikujemy film, w którym podamy prawidłowe odpowiedzi. No i pozdrowimy wszystkich, którzy zmierzyli się z zadaniem, także zachęcamy. Tak, czekamy na odpowiedzi, napiszcie też, czy wam się podobał nasz filmik, czy nie, można dać lajka, czy coś. No i niedługo znowu się widzimy. Do zobaczenia!